Witam Was na moim kanale YouTube'owym Major Dog. Będę publikował tu treści związane z moimi doświadczeniami i przygodami z prepperingiem, biwakowaniem na łonie natury, bronią palną i ASG. Tym filmem rozpoczynam cykl opowiadający o mojej budowie przydomowego bunkra na podwórku mojego domu. Czy Wy, także jak ja, marzyliście o własnym podziemnym schronieniu, które możecie wykorzystać w czasie niespodziewanych ataków aury, a nawet w przypadku wojny? Moim celem było zbudowanie bezpiecznego podziemnego schronienia dla kilka dni, dla 3-4 osób. Realizowałem swój projekt przydomowego bunkra, wykorzystując początkowo wiedzę i siły firmy budującej mój dom. Przyznam, że zainspirowałem się tym tematem pod wpływem filmów o północnoamerykańskich prepersach, których podziemne konstrukcje są oszałamiające. Mój bunkier nie jest zwykłą drewnianą piwnicą ani przydomową ziemianką na warzywa, a betonową konstrukcją ukrytą pod zabudowaniami gospodarczymi z wentylacją i stalowymi wratami, a jej zaletą jest mały koszt budowy, o którym będę mówił w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten cykl filmów pozwoli Wam pomóc zrealizować Wasze marzenie o własnym podziemnym kącie i uniknąć wielu pomyłek i błędnych decyzji w czasie jego realizacji. Ze strony terenu i pogody spotkało mnie wiele niemiłych niespodzianek, które wielokrotnie ujawniały błędne decyzje, jakie podjąłem podczas budowy. Dlatego też postanowiłem Wam opowiedzieć o moich problemach i błędach w realizacji tej inwestycji, dzięki czemu może unikniecie ich na Waszej drodze do własnego bunkra. Zapraszam więc do oglądania mojej serii, subskrybowania i lajkowania filmów. Już teraz zapraszam Was na następny odcinek, który będzie opowiadał o fazie planowania budowy, a co za tym idzie, w moim wyborze materiałów, środków i sposobu budowy.